Szanowni klienci, z dniem 1 stycznia 2009 roku objąłem stanowisko prezesa zarządu. To dla mnie wielki zaszczyt, ale również i wielkie zobowiązanie wobec Państwa. Nasza firma od lat dostarcza zintegrowane systemy informatyczne dla branży komunalnej. Dostawa systemu to tylko część naszej oferty. Prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania jest uwarunkowane bowiem właściwie przeprowadzonym wdrożeniem i późniejszą obsługą eksploatacyjną. Te usługi i współpraca między stronami mają zasadniczy wpływ na całą działalność i eksploatację systemu informatycznego. Jako firma zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego w bieżącym roku wyznaczyliśmy sobie priorytetowy cel – wdrożenie korporacyjnych standardów obsługi klienta, tak aby stać się zaufanym partnerem dostarczającym innowacyjne rozwiązania IT i oferujące klientom trwałą wartość biznesową. W tym celu Logica Poland zdecydowała się na wprowadzenie kompleksowego zestawu narzędzi informatycznych i procedur. Do najważniejszych założeń tego procesu należą sprawniejsza i profesjonalna obsługa naszych klientów poprzez helpdesk oparty o międzynarodową koncepcję ITIL, który został zaimplementowany do naszych wewnętrznych uwarunkowań z uwzględnieniem charakterystyki rynku komunalnego. Dostarczenie sprawdzonych systemów informatycznych zgodnie z potrzebami rynku i przeprowadzenie wdrożeń w oparciu o stosowanie międzynarodowej metodologii PMI. Trzeci element to poprawienie komunikacji, to stały kontakt wyznaczonych account managerów z Państwem. Dobry partner powinien umieć słuchać, dlatego chcemy być blisko Was. Działania te są z powodzeniem wykorzystywane w Logice na całym świecie. W tej chwili przyszedł etap realizacji tego zadania w Polsce. Obecnie obsługa w ramach Helpdesk opiera się w największym stopniu na wykorzystaniu nowoczesnej platformy internetowej iDesk. Poprzez ten kanał komunikacyjny zgłoszenia klientów automatycznie trafiają do wewnętrznego systemu, w którym są klasyfikowane do realizacji przez koordynatora Helpdesk. Dzięki temu rozwiązaniu klient ma zagwarantowany szybszy i sprawniejszy kontakt z firmą Logica Poland oraz możliwość monitorowania jego statusu. Na uwagę zasługuje fakt, że iDesk to platforma tożsama z narzędziem, które jest dostarczane do Państwa pod nazwą eBOK. Umożliwia ona sprawną komunikację z klientami. Mówiąc o obsłudze eksploatacyjnej wdrożonych systemów, nie można zapomnieć o konieczności wprowadzania zmian do użytkowanych programów, takich jak update'y czy upgrade'y. Tworzenie oprogramowania i jego aktualizacja jest skomplikowanym procesem, który musi podlegać wieloetapowej kontroli i testowaniu. Wprowadzone w dziale rozwoju oprogramowania mechanizmy wewnętrznego nadzoru, zgodnie ze standardami Logiki, obejmują zarówno przeprowadzenie testów jednostkowych, testów funkcjonalnych, jak i weryfikację zmian w zakresie poprawności poszczególnych plików systemu. Ciągły rozwój produktów powoduje również potrzebę szkolenia użytkowników, czy to będą administratorzy, czy użytkownicy końcowi. Dlatego tutaj również Logica wychodzi naprzeciw z innowacyjnymi rozwiązaniami służącymi wsparciu naszego klienta. To szkolenia poprzez wideokonferencje, które redukują koszty delegacji do zera. Umożliwiają również bardziej elastyczne zarządzanie szkoleniami. Wdrażanie korporacyjnych standardów obsługi klienta to proces długotrwały, dlatego będziecie Państwo na bieżąco informowani o wszystkich zmianach. To proces, który wymaga partnerstwa, zaangażowania po obu stronach. Jestem głęboko przekonany, że już wkrótce wszyscy nasi klienci odczują pozytywne zmiany. Jak podpowiada mi logika, zdecydowanie łatwiej będzie to osiągnąć z zaufanym partnerem. A tym partnerem, mam nadzieję, że będzie przez wiele lat Logica Poland.